Witam Was serdecznie, moi kochani. Chciałam Wam przedstawić moje drzewko szczęścia i cztery kawałeczki meteorytów. Każdy inny to są odłamki, które spadły od tego dużego meteorytu, który co ile lat tam przechodzi koło Ziemi. Znalazłam je oczywiście, nigdy ich w tym miejscu nie było. Nigdy nikt nie woził żadnych piasków, niczego. Nikt nie podrzucił, spadły z nieba. I powiem Wam, że tak naprawdę ten meteoryt, to znalazłam pierwszy, który, jak go postawię, to on stoi, ale on po prostu jest taki szczególny. Jak mam otrzymać skądś pieniądze i to duże, to po prostu on się przewraca wcześniej. Jest taki meteoryt szczęścia, którego bym chyba nie sprzedała, bo bym się ciężko było rozstać z nim. Po prostu, po prostu postawię go tutaj. Następny meteoryt to znalazłam ten drugi. Taki dziwny jest, on ma tak dużo takiego złota w sobie. Jak go potrze, to po prostu on tak pachnie jak włosy, tak prawdziwie pachnie jak bursztyn. Nico, po prostu no prawdziwy jest, no prawdziwy, no proszę zobaczyć, czy to złoto widać. No jest takie w środku, takie kawałki, kryształki, to jest, to też go znalazłam, to później go znalazłam. Oczywiście, że to nie są duże, ale są bardzo ciężkie. Później znalazłam ten meteoryt, ale to było tamtego roku. Odłamek. No oczywiście w nocy poszłam, bo słyszałam, jak coś leci. I po dachówce chyba nawet dachówkę rozwaliło. Po prostu jedna pękła. Bo chyba więcej leciało, jak był deszcz tych meteorytów, te odłamki od tych gwiazd. Jest taki jakiś szczególny, taki szybko się nagrzewa, nie wiem dlaczego. Szybko się nagrzewa. A to jest najszczególniejszy meteoryt. Ma w sobie też dużo jakiegoś takiego złota, tajemnicy, niczego. A on jest najcięższy, jest bardzo ciężki. Jest malutki, ale jest bardzo ciężki. To on musiał chyba odlecieć od tej ostatnio, co leciała ta po prostu kometa, która miała niby trafić o Ziemię. Na pewno to jest odłamek z komety. Wartościowy jest. Jest bardzo ciężki. Oczywiście, że raz, dwa, trzy z nich mogę sprzedać. Sprzedając taki kawałeczek prawdziwego meteorytu, no nie jest bardzo tani, bo kosztuje tyle, co gram złota. A przydałyby mi się pieniądze, bym sobie płytę nagrała z piosenkami moimi. Jeżeli ktoś chce mieć meteoryt szczęścia, miłości, mieć go u siebie, właśnie tak jak wygląda, może go oprawić nawet, bo miałam oprawić takie ramka malutkie za szybkami, żeby to tak fajnie wyglądało, wspaniale. Można jeszcze, jak ktoś jest bogaty, dołożyć kilka prawdziwych diamencików z tyłu albo poprzyklejać. Jest to taki klejnot, można powiedzieć, z nieba, dar szczęścia. Także zapraszam do oglądania Władysława Bąk-Rzepiennika Suchego. Bye, bye!